często spotykanymi ćwiczeniami korekcyjnymi stóp są ćwiczenia mięśni krótkich stopy, podczas gdy tak naprawdę to mięśnie goleni zawiadują ukształtowaniem stopy i wysklepieniem. Staj na jednej nodze na środku poduszki sensomotorycznej i utrzymuj równowagę. Kolano, stopa powinny być w jednej linii. Zwracamy też uwagę na ustawienie miednicy, żeby była symetrycznie. Staj na tym ciężarku, to może być również zrolowany na przykład ręcznik. Stajesz stopą pół na pół i próbujesz unieść wewnętrzną krawędź do góry wysoko. Na jednej nodze staj. Tył łydki i bokiem kolana. Druga ręka łapie. I ta ręka będzie ściągała kolano do wewnątrz, natomiast my będziemy odwrotowywać. Stań na jednej nodze, lekko zgiętaj. Ciągniesz i trzymasz pozycję. Oś. Kolano nie powinno wyprzedzać stopy. Troszeczkę bardziej pupa do tyłu, pochylasz się i walczysz o tą pozycję. Na kawałku taśmy to również może być ewentualnie kartka papieru. Staj na jednej nodze. Teraz ja będę próbowała tą taśmę wyciągnąć spod twojej stopy. Musisz tak docisnąć tą część stopy, żeby mi się to nie udało. Dobrze, walczysz o pozycję. Aby ćwiczenia ukierunkowane na kręgosłup były efektywne, muszą spełniać dwie podstawowe zasady. Powinny być wykorzystywane z obciążeniem własnym ciała lub z obciążeniem zewnętrznym. Ćwiczenia te powinny być wykonywane w pozycji, w której chcielibyśmy, żeby te mięśnie faktycznie pracowały, czyli przede wszystkim w pozycji stojącej. Ćwiczenie to wykonujemy poprzez sposób taki, że kładziemy piętę na obojętnie jakim podwyższeniu. Biodra ustawiamy w kierunku stopy, która jest na tym podwyższeniu i wtedy wykonujemy ruch pochylenia tułowia do przodu. Staramy się, aby w tym ruchu nie brał udział sam kręgosłup, tylko kręgosłup ma być prosty i ruch ma wychodzić z miednicy. I taką pozycję, jeżeli odczuwamy ciągnięcie już z tyłu uda, utrzymujemy 30 sekund, następnie odpoczywamy i powtarzamy taką 30-sekundową serię około 4 razy. Kolejnym ćwiczeniem jest ściągnięcie taśmy do przodu, czyli wykonanie takiego delikatnego skłonu w przód. Tak, najważniejsze w tym ćwiczeniu jest, aby barki nie brały udziału w ćwiczeniu, to znaczy, żeby tej taśmy nie ściągały, a żeby ruch wychodził również z brzucha i lekko z bioder. Proszę, wykonaj to ćwiczenie. Świetnie. Kolejnym już docelowym ćwiczeniem jest wykonanie skrętu, czyli po prostu przeciągnięcie taśmy na drugą stronę z zachowaniem kilku warunków. Mianowicie utrzymanie bioder nieruchomo, to znaczy przy ruchu, zaraz pokażę, one nie mogą brać udziału. Dodatkowo miednica musi być lekko naciągnięta na siebie oraz usztywnione barki. I proszę, wykonaj teraz ten skręt. Dokładnie tak. Postaraj się jeszcze utrzymać bardziej sztywne biodra. Świetnie. Zaprezentowane przez nas ćwiczenia warto jest wplatać w codzienną aktywność fizyczną, chociażby taką jak lekcje wychowania fizycznego, bądź wykonywać samodzielnie w domu. A w razie wątpliwości zachęcamy do skonsultowania ćwiczeń z fizjoterapeutą.